Drużyna ŁKS-u Mosir Sieradz u siebie podejmowała siatkarzy MKS-u Kalisz. Sieradzanie na boisko wyszli w słabszym składzie, bo zabrakło trzech podstawowych zawodników: rozgrywającego Jakuba Bartosiewicza, libero Radosława Szymczaka i środkowego blokującego Bartłomieja Kuźnika. W takiej sytuacji Maciej Bartodziejski wystawił zawodników, którzy na boisku pojawiali się o wiele rzadziej: Macieja Cieślaka, Bartosza Świeszczakowskiego i Łukasza Woźniaka. Po raz pierwszy w drugiej lidze zagrał Dawid Stępniak. No tak, teraz po takim powrocie, można powiedzieć, po długiej przerwie udało się, w końcu dostałem szansę. No co prawda też pod nieobecność kilku chłopaków, bo niestety kontuzje, choroby i jak było dzisiaj widać, nie mogli być z nami. No szkoda, że akurat w takim meczu, bo przegraliśmy mimo dobrej walki, mimo serca na boisku, które zostawiliśmy. Na pewno przykro, ale i miło, że mogłem w końcu zagrać w tej drugiej lidze. Fizycznie jest już na pewno dużo lepiej niż było, ale no jeszcze nie jest to pewnie, co bym chciał osiągnąć. Jeszcze dużo pracy przede mną i będziemy walczyć o powrót być może. I o walkę równą już z chłopakami. Nasi siatkarze nie szczędzili wysiłku i chęci do wygranej, jednak drużyna z Kalisza okazała się w tym spotkaniu po prostu lepsza. Nierówna gra naszych zawodników pozwoliła wyrwać rywalom tylko jednego seta. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Kaliszan 3-1 w setach kolejno 26-24, 17-25, 25-17 i 25-18. No czegoś niestety brakło, ale fakt, że idziemy w dobrym kierunku, to taki, że no pokazaliśmy na boisku, bo zostawiliśmy kawał serca. Chłopacy przede wszystkim dawali z siebie co mogli, bo to oni tak naprawdę grali przez cały mecz, ja tylko w końcówce. Szkoda pierwszego seta przede wszystkim, bo to pokazało, że możemy walczyć, jesteśmy w stanie walczyć. Od stanu nie pamiętam, bodajże 24-20. Potrafiliśmy nawet wyjść na prowadzenie i mieć piłkę setową. Szkoda, że się nie udało, ale to pokazuje, że mamy ten charakter. Cały czas walczymy, szukamy tej dobrej gry i myślę, że będziemy walczyć o pozostanie w tej drugiej lidze. Zaczęliśmy mecze z delikatną przewagą przeciwników, ale z każdą piłką przejmowaliśmy inicjatywę, graliśmy równo. W końcówce pierwszego seta nie udało nam się odrobić tam kilkupunktowej straty. Jednak gra zaczęła nam funkcjonować tak jak to lubimy i prowadziliśmy równorzędną walkę. Kalisz zagrał dzisiaj naprawdę dobry mecz, może nie na 100% swoich możliwości, dlatego dał nam szansę trochę powalczyć, ale my niestety mieliśmy swoje szanse, mieliśmy piłki po swojej stronie, były momenty, w których mogliśmy wyjść na kilkupunktową przewagę i wtedy właśnie siadała nasza gra, graliśmy falami, oni grali swoje, solidnie, równo. I dowieźli to zwycięstwo do końca. Uważam, że zasłużenie. Przed nami teraz tak naprawdę ten najcięższy okres, no bo wiadomo, że nasza sytuacja w tabeli jest jaka jest. Będziemy walczyć o utrzymanie, co jest pewne. No ale fajnie też będzie w tym równie powalczyć, bo mimo tego, że już jakichś tam większych szans nie mamy, to jednak z podniesionym czołem będziemy walczyć. I zawsze jest w lepszych humorach przystąpić do tego ostatniego meczu i do tych baraży, które już przed nami. No ale mamy potem przerwę, więc na pewno włożymy jeszcze dwa razy więcej wysiłku i będziemy starali się, żeby jednak utrzymać się w tej lidze i pokazać dobrą siatkówkę. Nie wiadomo, jak się skończy liga. Jeżeli uda nam się zająć to przedostatnie miejsce, to wtedy zagramy dwa mecze u siebie. To są mecze, na które cały sezon czekaliśmy. My czasem może sprawialiśmy wrażenie, że tutaj możemy powalczyć o coś więcej, ale od samego początku sezonu wiedzieliśmy, że będziemy grali o utrzymanie, że tam będziemy gdzieś w tej dolnej części tabeli. Dlatego cieszy dzisiejsza gra. Potrafimy z dobrym przeciwnikiem rywalizować na równym poziomie, dlatego te mecze, które przed nami z Borownem i później ten prawdopodobnie play-out z Dobre, jesteśmy przygotowani. Jeszcze musimy coś od siebie dać. Dzisiaj trochę chłopaki nam się posypali, nie było Bartka, nie było Kuby, nie zagrał Radek, bo ma problem z łokciem, dlatego chłopaki, którzy zastąpili ich, zrobili to w sposób fajny, solidny. Nie było widać braku chłopaków na boisku, a wierzę w to, że w tych meczach najważniejszych zagramy najmocniejszym składem i będziemy po prostu mocni.